Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej wystąpiła w sobotę przed grodziską publicznością. Jak mówi dyrektor orkiestry Antoni Witt, dobrze się dzieje, że taka muzyka coraz częściej dociera do mniejszych miejscowości, takich jak Grodzisk. Uważam, że to wspaniale, że w Grodzisku powstała sala, która jest właściwie dobrej wielkości i mieści właściwie dużą orkiestrę symfoniczną i dużą liczbę słuchaczy. To myślę, że dla lokalnej społeczności jest bardzo ważne i osobiście bardzo, bardzo się cieszę. Także miałem bardzo dużo satysfakcji w dzisiejszym wieczorze. Ja widziałem, że tu jest interesujący program również artystyczny, zaplanowany na cały rok. To bardzo dobrze. Takie rzeczy napawają optymizmem. To dobrze, że nie musi się życie koncentrować wyłącznie w Warszawie. Tak jest w bardzo wielu miejscach na świecie. To jest rok Chopina i grał młody człowiek, który bierze udział w konkursie chopinowskim. Być może spotkamy się z nim w finale. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Antoniego Witta w imieniu Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, a także Grodziskiego Centrum Kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem. Mam wielką tremę, bo przyznacie Państwo, ta scena trochę widziała już, ale takiej orkiestry jeszcze tu nie było. Witam Państwa bardzo serdecznie. Paweł Wakarecy i maestro Antoni Witt.